USB korzystamy z takich platform jak Moodle czy Extranet. Na Extranecie możemy z łatwością podejrzeć nasz profil, nasz plan zajęć albo plan zajęć wykładowcy. Możemy również złożyć wniosek do dziekanatu i na bieżąco patrzeć, jaki jest stopień jego rozpatrywania. Natomiast Moodle to jest taka wirtualna klasa, w której każdy przedmiot ma swój kurs, a wykładowcy udostępniają nam tam dodatkowe aktywności, materiały zajęć, odbywają się tam również zaliczenia i egzaminy. Co według mnie jest najfajniejsze w zdalnym nauczaniu? To, że mogę uczyć się z dowolnego miejsca, dokładnie tak jak jest mi wygodnie. Na przykład ze swojego pokoju, popijając ulubioną kawę. Nauka na świeżym powietrzu, jestem jak najbardziej za. Wystarczy odrobina kreatywności. A kiedy nie zdążę wrócić do domu po pracy, po treningu albo spóźni mi się autobus, nie muszę się tym przejmować, bo nie muszę jechać na zajęcia, mogę to robić gdziekolwiek mi się podoba. Czy to nie jest piękne? Może niektórzy z Was zastanawiają się, co z projektami grupowymi podczas zdalnego nauczania. Nasi wykładowcy mają możliwość dodania nas do poszczególnych pokoi, gdzie możemy realizować sobie w spokoju te nasze projekty. Jest to też dla nas dużym ułatwieniem, ponieważ bardzo często mieszkamy w miejscowościach oddalonych od siebie i dużo prościej jest nam się spotkać w wirtualnym pokoju, niż zrobić to w rzeczywistości. Moja obrona odbyła się online, dzięki czemu mogłam zdecydować na wyjazd na obóz jako wychowawca. Nie musiałam wracać na kilka godzin do Poznania tylko po to, aby się obronić. Wszystko poszło sprawnie, nie było żadnych problemów technicznych, o które najbardziej się martwiłam. Po późniejszych rozmowach z kolegami ze starszych roczników doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę sam proces dyplomowania wygląda dokładnie tak samo jak w murach uczelni, z tą małą różnicą, że mogę siedzieć w środku lasu. Nasi wykładowcy zostali odpowiednio przeszkoleni i potrafią używać wszelkich niezbędnych narzędzi do nauki zdalnej, dzięki czemu te zajęcia są komfortowe także dla studentów. Rysują na wirtualnej tablicy, dzielą nas na grupy, a także dają do opracowania jakieś zagadnienia, które później dzięki funkcji udostępniania ekranu student może sobie pod okiem wykładowcy po prostu sprawdzić, zweryfikować. Angażują nas, dzięki czemu te zajęcia są dla nas po prostu ciekawe. Zdalne są ok. Mogę się uczyć w każdym miejscu swobodnym dla siebie. Może to być nawet łóżko przy kawie ze śniadankiem, może być to w domu rodzinnym, może być to wśród przyjaciół, gdzie będę czuła się swobodnie i będę się czuła swoją, gdzie mogę się skupić. Także polecam. Zdalne jest ok.